Szanowni Państwo, przede wszystkim są, to jest chyba mój pierwszy pobyt w Suwałkach i muszę powiedzieć, że jestem kolosalnie pozytywnie zaskoczony. Po pierwsze, jest wspaniała szkoła, budynek jest rewelacyjny. Czasem goszczę oczywiście w szkołach różnych, ale takiego budynku z takim wyposażeniem, z taką salą koncertową to ja nie spotkałem. A drugie, no oczywiście ten SOK, który jest tym ośrodkiem kultury, jest rewelacyjny zupełnie. Sala jest przepiękna. Trudno by szukać w Warszawie takiej dobrej sali z taką ilością miejsc. Także dla mnie to jest przede wszystkim wspaniałe, miłe zaskoczenie. No i oczywiście imponuje mi też cierpliwość pani Marleny, która dzwoniła do mnie w różnych okresach roku, lata, jesieni i tak dalej, abyśmy się w końcu tu spotkali. Jestem bardzo szczęśliwy, że spotkałem się między innymi dlatego, że bardzo mnie interesuje stan polskiej wokalistyki i ta polska wokalistyka wykuwa się właśnie w takich szkołach jak tu, pierwszego i drugiego stopnia. I poziom tych młodych ludzi, którzy śpiewali nam, prawda, i których tam jakieś uwagi trzeba było robić, jest bardzo wysoki. Tu naprawdę jest bardzo dużo utalentowanej młodzieży i to jest pocieszające, że będziemy mieli naprawdę dobrych śpiewaków w przyszłości. To jest tylko pierwsze moje takie ogólne wrażenie. Jednocześnie chciałem Państwu przekazać, bo wczoraj we Wrocławiu śpiewał mój wnuk Krystian. Jak mu powiedziałem, że jestem w Suwałkach, on najpierw się zastanowił, gdzie to jest. No, więc mu powiedziałem, że to jest dosyć daleko, ale bardzo blisko, jeśli chodzi o kulturę, bo naprawdę na wysokim poziomie. Jak przejrzałem tu program tego SOK-u, to jest super, prawda? No i oczywiście prosił, żeby się Państwu kłaniać, co niniejszym czynię. Serdecznie odwzajemniamy. Tak, on w tej chwili jest w drodze do Katowic, bo ma tam na studiach jakieś zajęcia. Egzaminy, ale jakieś zajęcia. On się pokazuje na zajęciach, śpiewa coś i tak dalej. No i profesorowie mówią, no trudno, musimy panu coś tam zaliczyć. W każdym bądź razie jest bardzo pilny, jest bardzo odpowiedzialny. No właśnie, pytania. No ja niedawno rozmawiałem z moim przyjacielem, Leonardem Pietraszakiem, którego mam nadzieję Państwo znacie. No i Leonard Pietraszak i jego żona Wanda przekazali do muzeum w Bydgoszczy wspaniały zbiór obrazów pędzla uczniów Stanisławskiego. I on powiedział, ponieważ ja miałem koncert i była taka sytuacja, że będziemy rozmawiać z publicznością, więc on powiedział, wiesz co, ja bym był ostrożny. Ja mówię, dlaczego? A on mówi, że była konferencja prasowa po tym, jak oni przekazali te obrazy, była konferencja prasowa i właśnie prowadzący też powiedział, może Państwo macie pytania. I wstał człowiek, powiedział, ja mam pytanie. Pytam, czy to jeszcze długo będzie trwało, bo ja mam autobus o 8:30, więc... Proszę Pani, ja myślę, publiczność, dobra publiczność to jest ta publiczność, która odbiera sztukę przez wrażliwość. Ja będę się upierał ciągle, że sztuka to się odbiera tam jakimś intelektem. Nie. Ja myślę, że ludzie, pierwsze wrażenie, jeżeli wyjdzie się na przykład, dlaczego na przykład jak się idzie w Luwrze i tych obrazów tam tysiące wiszą i nagle jeden obraz Panią zatrzyma. Dlaczego? Dlatego, że on bardzo dobrze sprawdził się, jeżeli chodzi o Pani wrażliwość. Czyli w pewnym sensie malarz malując zaadresował swoje przekazy do Pani wrażliwości. I ja uważam, że publiczność, wspaniała jest publiczność, która odbiera przez wrażliwość. Czyli po prostu jak Pani wychodzi na scenę, to od razu się czuje, czy ta publiczność słucha, czy oni są znudzeni i tak dalej. Natomiast nie można robić czegoś takiego, że ja ciągle tłumaczę młodym śpiewakom występującym w operze. Nie ma drugiego przedstawienia, nie ma trzeciego ani siódmego przedstawienia, to jest statystyka. Natomiast na każde następne przedstawienie przychodzi inna publiczność. Wobec tego przedstawienie powinno być premierą. To nie jest jednego dnia premiera, bo to jest rozpoczęcie pewnej statystyki ilości przedstawień. Niemniej jednak jakość przedstawienia powinna być zawsze premierowa. Zawsze premierowa. I bo oni mówią, a to tam szóste przedstawienie. Jakie szóste przedstawienie? Ludzie przychodzą pierwszy raz. I teraz od tego zależy, jeżeli ktoś pierwszy raz, ja pamiętam na wykładach w Hamburgu, bo byłem wolnym słuchaczem na reżyserii w Akademii i Ingmar Bergman powiedział bardzo ważną rzecz.
powiedział, że jeżeli widz przyjdzie do teatru i nic nie zrozumie na skutek wadliwej reżyserii, na skutek wadliwej dykcji, na skutek wadliwej gestykulacji i mimiki, to on już nie przyjdzie do teatru, bo człowiek nie lubi nie rozumieć. Każdy z nas chce to, co widzi i co go otacza, chce zrozumieć i ewentualnie ocenić. W związku z powyższym, jeżeli ktoś pójdzie do teatru, przypominam sobie taką sytuację, że w Teatrze Wielkim w Warszawie kiedyś poszedłem, bo śpiewał, był król Roger Szymanowskiego. Opera dla nas niezbyt trudna, natomiast dla widza, który jest pierwszy raz, wyzwanie. Nie zrozumiała. Śpiewała znakomita obsada. Pasterza śpiewał znakomity tenor Kazimierz Pustelak. Króla śpiewał Andrzej Chiolski. Roxanę śpiewała Bożena Betlej. Dyrygował Mierzejewski. Wspaniale dyrygował. I była po prostu, ktoś wpadł na pomysł, że to będzie dla rolników, którzy szybciej oddali zbiory. I ja przypominam sobie, siedziałem w loży i słyszałem, jak obok kobieta mówi do męża: Wacek, po co my tu przyszli? Przecież ładnie nasza kapela gra. Więc, prawda, więc to jest... Różnie bywa, dlatego też ja cały czas, patrząc na pracę opery, uważam, że jej zadaniem jest nie tylko zadziwianie urodą głosów i tak dalej. W tej chwili to jest, jeszcze z głosami jest w porządku, na temat z inscenizacjami jest, no niestety, w dół, prawda, ze scenografiami, które były kiedyś wspaniałe, jak robił Kreutz-Majewski, czy inni, czy Sadowski i tak dalej, a teraz to są jakieś rusztowania, ja tego nie rozumiem, po co to jest rusztowania. I w teatrze operowym, który za moich czasów był też pewnego rodzaju studium. Bo dyrektor, który znał się na tym i był sam artystą, to wiedział, jak wprowadzić kolejnego artystę, który ma głos, a jeszcze nie ma doświadczenia. Ja to przeżyłem w Operze Śląskiej. Bo przyszedłem, no, przyjechał magister inżynier, zaśpiewał. No i tak sobie pomyślałem, że pośpiewam z rok i wrócę sobie do katedry, prawda? Będę robił doktorat, profesurę i tak dalej, tak jak chciał pan profesor Kuroś, i u którego pisałem pracę magisterską. I nagle okazało się, że ten teatr to był drugi dom. To była niezwykle miła, serdeczna atmosfera. Do dzisiejszego dnia utrzymuję naprawdę sympatyczne, przyjacielskie stosunki z wszystkimi moimi kumplami tenorami. I nie tylko tu, tylko na świecie. No niby konkurencja, prawda? Ale ja nie wiem, co to jest zazdrość, bo mnie mama tak wychowała. Zresztą na Pradze mieliśmy bardzo duży zestaw zabawek. Jeden rower bez pedałów i łyżwę jedną. Więc to była taka, dzieliliśmy się z wszystkimi. I w związku z powyższym ja nie rozumiem, co to jest zazdrość. Dlatego też mówię, że dawniej teatry operowe to były nie tylko jakiś taki drugi dom, nie waham się powiedzieć, ale jednocześnie jakieś studium. Przecież ja nie miałem pojęcia o tym. Oczywiście wiedziałem, jak śpiewać, ale ja nie miałem pojęcia o różnych sprawach muzycznych. Od razu dostałem lekcję muzyki, od razu była reżyseria, od razu ktoś ze mną pracował. Były zupełnie inne warunki. Ja do tego teatru chodziłem z największą radością, czy miałem zajęcia, czy nie, siadałem, oglądałem kolegów, słuchałem prób i tak dalej. W tej chwili z kim rozmawiam, z solistów, to oni chodzą do pracy. To nie jest dobre, dlatego że teatr to jest, no nie waham się powiedzieć, to jest banał, ale to jest świątynia sztuki, zwłaszcza opera, która łączy wszystkie gatunki sztuki, bo przecież mamy architekturę w scenografii, mamy malarstwo w scenografii, mamy w operze, gdzie mówi się, prawda, trzeba śpiewać, trzeba orkiestry słuchać i tak dalej. Czyli tam jest jak gdyby splot wszystkich rodzajów sztuki i to jest coś wspaniałego. Jeżeli ktoś chce to wykoślawić, no to na tym traci etos opery. I teraz mamy takie przedstawienia, że ja jestem na zachodzie, jestem zaproszony, kumpel mnie zaprosił, mówi: słuchaj, chodź, pójdziemy na przedstawienie, zobaczysz coś. No ja idę na przedstawienie Toski. Już pomijam fakt, że malarz nie maluje, tylko siedzi i sobie wyszywa, jak to, haftuje sobie. Kawaradowski haftuje sobie, a w drugim akcie otwiera się scena, jest biuro i stoi laptop i siedzi Skarpia, który jest, prawda, policjantem Rzymu. No i
i tam coś klepie i mówi Tosca in palazzo, Tosca in... No, no dobrze, mówię, no to może to. Po czym przychodzi taka scena, kiedy on bierze telefon i mówi, kto wygrał pod Marengo, my czy Napoleon? No to to, jest nie, to już nawet nie jest pomyłka, tylko to jest groteska. Przypominam sobie, nie będę mówił nazwiska, ale w czasie moich tam 14 lat w operze w Hamburgu, każdego roku Rolf Liebermann, świetny intendent i jednocześnie kompozytor, pozwalał wystawić operę, która będzie absolutnie nie miała nic wspólnego z Verdim, Donizettim, Puccinim, z Pendereckim, nic, coś takiego, że to szok. I tam zjawił się no, znany dosyć kompozytor, który napisał operę, w której, jak wyjaśniał, powiedział, pamiętam jak na konferencji, oczywiście on Niemiec, ja powiem po polsku, powiedział, że jemu chodzi o to, że i tak tekst bardzo często ze względu na dykcję śpiewaków nie dociera do widowni. Wobec tego ja napisałem tylko jedne sylaby. No i tam napisał, było 8 solistów i jeden miał nuty napisane i było napisane ta 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 ta, drugi ti 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 pa 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 ti 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 pa 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 mi mi mi. No i to miał i tak się rozumie. A ja byłem zaprzyjaźniony z duńskim tenorem, bardzo sympatycznym, on śpiewał drugie partie. No i on też dostał taką rolę. Właśnie opracował tę rolę, tak, 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 tak. Opracował tę rolę. No i były próby, on ciągle przychodził do mnie, mówi Wiesław, ja tego nienawidzę. To w ogóle jest, co to jest, że ja mam po co mnie? No i jest premiera, siedzą ci soliści, widownia jest, wchodzi kompozytor, kompozytor wchodzi, prawda, siada. No i tym pi 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 po 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 pa a pi pi po pa pa pa. Na niego pokazuje, on mówi chory. Największe brawa miał. Porozumienie pełne. Tak, tak, że ze współczesnością. W ogóle ja naprawdę to nie jest to, że ja nie widzę, że sztuka powinna w jakiś sposób, no powiedzmy, kroczyć. Ewoluować. Inaczej. Tak, dlatego, że zmienia się widzenie świata przez następne pokolenia, są inne i tak dalej. Rozmawiałem z panem profesorem Nowosielskim, prawda, malarzem znakomitym, i mówię do niego, panie profesorze, no właśnie, jeśli chodzi o postęp w sztuce, on mówi, o czym pan mówi, jaki postęp w sztuce? Postęp jest w pojmowaniu sztuki ewentualnie, natomiast jeśli chodzi o sztukę, o postęp, nie ma żadnego, jest coś wręcz przeciwnego. Ja mówię, dlaczego? A on mówi, no proszę pana, niech pan zobaczy, skończyli Akademię Sztuk Pięknych po 6 latach i narysował kwadrat w prawym górnym rogu. To po co mu 6 lat? To jest powrót do elementarnego szkolenia graficznego. Jeżeli pani ma zrobić linijkę, to jak ja chodziłem do szkoły plastycznej, to trzeba było, był kwadrat, trzeba było rozwiązać ten kwadrat. I tylko była informacja, proszę rozwiązać go kwiatami, albo proszę rozwiązać go geometrią. To były zadania, ale to nie dla Akademii Sztuk Pięknych. Ja wiem, że Matejko i tak dalej, to może dajmy sobie spokój, bo to nie ma o czym gadać. Niemniej jednak, ja nie wiem, czego oni uczą. Wyinterpretować tę pauzę na żółto. Aha, żeby interpretować pauzę na żółto. Pewnie o to chodzi. Co sprawia tak doświadczonemu mistrzowi jak pan największą trudność w kontakcie z najmłodszym pokoleniem, współczesnym artystą? Nie mam żadnej trudności. Nie mam żadnej trudności, dlatego że jakby to powiedzieć, ja jestem bardzo kompromisowy. Ja nigdy się z nikim na scenie nie kłóciłem, z reżyserami. Nawet jak mieli głupie pomysły, to delikatnie naprowadzałem ich na to, że chciałbym to robić, prawda? Ja, oczywiście ja sobie teraz, jak zacząłem reżyserować też, to zdałem sobie sprawę, że ja byłem w pewnym sensie trochę utrapieniem dla tych reżyserów, bo ja pytałem dlaczego. Jak reżyserował Götz Friedrich w Hamburgu i powiedział to Wiesław Gej nach links, to ja mówiłem warum. Dlaczego? Bo wiedziałem, że powinienem być na prawo, dlatego że tam będzie Donna Najajo Spotkam, a ona chce być sama.
No to on się zastanowił i mówi tak. I później doszło do tego, że ponieważ ja przychodziłem na jak on reżyserował, to jak on coś zrobił, jakąś sytuację, to się odwracał do mnie z tyłu, bo wiedział, że ja siedzę i mówił, no was zagda cun, że repolniszy reżysera. Co mówi w związku z tym nasz polski reżyser? I on, byliśmy oczywiście zaprzyjaźnieni, to nie było jakieś złośliwe. Ja mam bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Po prostu my mamy sześcioro wnucząt, pięcioro wnucząt i oni wszyscy, ja mam z nimi bardzo dobry kontakt, niemalże taki przyjacielsko-koleżeński, bo Krystian przecież dzwoni do mnie w różnych sprawach, pyta się, ja mu różne sprawy załatwiam, żeby mu głowy nie zawracać, takie czysto administracyjne i techniczne. A jeśli chodzi o młodych ludzi, to mieliśmy tu wspaniałe te spotkania z młodymi absolutnie ludźmi, którzy zaczynają drugi rok i ja potrafię się ich zrozumieć, potrafię im coś podpowiedzieć, ale ja nigdy nie występuję z pozycji profesora czy kogokolwiek. Ja staram się po prostu być dla nich starszym kolegą, który już miał te lata, co oni, i ja wiem, jak to się dalej rozwija. W związku z powyższym nie miałem nigdy konfliktu z młodzieżą. Czy reżyserowałem w Akademii Muzycznej w Katowicach Straszny Dwór, to przychodzili na próby nawet w nocy, bo mówi, to ja bym chciał jednak te próby. Czyli po prostu, jeżeli coś się oferuje młodym ludziom, to oni to absolutnie akceptują i jest, nie miałem nigdy konfliktu. Czy wnuk Krystian No oczywiście, on pyta, ja pani dam przykład. Wraca z Eurowizji i ma za dwa dni koncert, po czym dzwoni, i on wraca w niedzielę, po czym on dzwoni do mnie i mówi, boli mnie gardło, mam powiększone migdały. Norma. No to w niedzielę. No i w niedzielę ja dzwonię do moich kolegów lekarzy, prawda, bo mam ich na... No i mówię, no dawaj, przywieź go. No to przywożę go, oni oglądają i mówią do mnie, słuchaj, struny czyściuteńkie, natomiast on ma alergię. No ja mówię, no ale na co alergię? On mówi, nie wiem. Po prostu ma alergię, gdzieś po drodze coś tam w tych Włoszech. Ja mówię, za dużo pizzy jadłeś bez przerwy. No więc tego typu są z nim sprawy, ale tak to on jest tak straszliwie obowiązkowy, że on, jak mnie on dziwi, dlatego że on, jeśli chodzi o sprawy artystyczne, to on dosłownie nie odpuścił, tym swoim chłopakom z zespołu, tego gitarzystę, jeden gitarzysta, drugi jest perkusista świetny, jeden klawiszowiec i kontrabas, on ich tak piłuje, że ja mówię, no ale przecież słuchaj, oni grają tego, a on mówi, nie, ale to on za głośno to zagrał i to publiczność słyszy, to no nie, po prostu jest bardzo obowiązkowy, a jednocześnie on przed tym koncertem, tam gdzie śpiewa River, tam Światło Cienie i tak dalej, on się rozśpiewuje klasycznie. Gluk, prawda, czy Mozart, czy coś takiego, czy pieśni neapolitańskie. I to jest to tylko takie uwagi, a tak on jest po prostu bezproblemowy. No męczy go. Pamiętam pierwszy koncert w Chorzowie. Skończył się o 8:10. Ja też się załapałem na zdjęcia i na autografy. I czekało, taka hurma ludzi czekała na niego, że myśmy już pojechali. Ja pojechałem do mojego kolegi, do przyjaciela, do takich mam państwo Dorota i Jarosław Świtałowie. On był cały czas, Jarek Świtała był moim asystentem i jednocześnie świetny choreograf. I on zadzwonił o 12:30 w nocy i powiedział, dziadek, skończyłem podpisywać. Dłużej niż koncert. Tak, tylko ja i teraz on cały czas, ja mówię sobie, no niestety musisz wychodzić do tych ludzi. Tak. On ma taki fan klub bardzo fajny i jak śpiewaliśmy teraz, bo w Beceku, w Bytomskim Centrum Kultury był taki mój jubileusz i on też przyjechał i śpiewaliśmy razem, to on przywiózł 3 kilo pomarańcz
I na każdym z tych pomarańczy było imię dziewczyny, no i oczka, uśmiech, tam ewentualnie numer telefonu, czy takiego. Także on ma takie po prostu, lubią go, bo zasięgi on jest... Zasięgi mu się na pewno tak, zwiększyły. Tak, nie, on jest bardzo szczery, on jest bardzo bezpośredni. Jak ja mówię tym jego kolegom i koleżankom, którzy się mówią, słuchajcie, on czasem myli język polski. Poprawiajcie go. On ma nigdy w życiu. Wszyscy na to czekają. Mówi. Tak, no i on tam, on na przykład na pierwszym koncercie chciał powiedzieć, że interesuje go pojęcie grozy i smutku. No i wyszedł i tam mówił do publiczności i powiedział, jak państwo zapewne wiecie, ja piszę dosyć takie smutne piosenki, bo one są związane z gruzem i ze smutkiem. Ludzie zaczęli się śmiać, po czym on do mnie mówi, dlaczego się śmieli. Egzotycznie. Ja mówię, bo oni myśleli, żeś ty jakoś kamienicę rozwalił. Jest gruz wtedy. To jest niebezpieczny temat. Jak śpiewał w tym The Voice of Poland i pani Górniak powiedziała do niego, ty jesteś niebianin, to on się zmartwił. On się zmartwił, niebianin. No ja mówię, dlaczego się zmartwił? A on mówi, wiesz co, bo w języku polskim wszystko na nie jest niedobrze, nieładne. No tak. I ja mówię, no więc ale zrobił kolosalny postęp w języku polskim, bo jak przyjechał, jak zdawał egzamin do Akademii Muzycznej, to mówił na pewno słabiej niż w tej chwili. On czasem źle odmienia się, ponieważ się nie ma w tamtym języku, to on się bardzo często mówi studiuje. Zamiast cieszę się, to mówi cieszę i dalej. Ja mówię, słuchaj, uczę się, to jest ja studiuję, a uczę to kogoś, rozumiesz? No on wtedy zaczął coś kombinować, ale jak zdawał egzamin tam do akademii, to jak zaśpiewał, to jak zadzwoniłem do niego i mówię, jak ci poszło? A on mówi, wiesz, chyba dobrze, bo jak wychodziłem, to całe jury powiedziało, pozdrów dziadka. No, więc... To działa. Do tej pory. Tak, no i on, i tak mu się wiedzie. Dobrze, no chłopak bardzo sympatyczny. Przede wszystkim w ogóle nie myśli o żadnej sławie, o popularności. On dziwi się, mówi, dzwoni do mnie z Katowic i mówi, ty wiesz, dziadek, co mi się stało? Ja mówię, co, już zdenerwowany jestem, że jest jakaś interwencja. On mówi, jechałem w pociągu i chciałem pokazać bilet, a konduktor do mnie mówi, nie, dziękuję panu bardzo. Mówi, dlaczego? I ja mówię, wiesz co, nie wiem, może cię rozpoznał. On mówi, mnie rozpoznał? Z jakiego powodu? Ja mówię, no przecież jesteś, on po prostu nie kojarzy, że, a jest szalenie popularny, bo naprawdę, powiem państwu, że byłem dzisiaj zaskoczony, nieprawdopodobnie zaskoczony. GPS oczywiście bez przerwy, zamiast pokazać ulicę Muzyczną, to pokazywał jakoś na B, Bajaderską czy Bajaderską, no nie wiem, jakoś. I zatrzymałem się, oczywiście aleja taka duża, zatrzymałem się po prawej stronie, włączyłem światła i szukam. Za chwilę podjeżdża samochód, furgonetka, uchyla się ten, policja, tu. Dzień dobry panu, w czym możemy pomóc? Ja mówię, proszę pana, ja do szkoły muzycznej. A, no to jest, proszę pana, to zupełnie co innego. Proszę pana, a ja coś pan mi kogoś przypominał. No więc ja mówię, no wie pan, no, ja mam taką twarz popularną dosyć, więc to mówię. No i on mówi, niech nie szuka, niech jedzie za mną. No i ja za nimi, słowo honor, no coś nadzwyczajnego, zawrócili, podprowadzili mnie pod szkołę, no i ja otworzyli okno, ja też otworzyłem, mówię, bardzo panom dziękuję, naprawdę jesteście wspaniali, a on mówi, my doszli, kto pan jest. Fantastyczna policja, no to taka właśnie powinna być policja. Pozdrawiamy oczywiście. Tak, tak. Pozdrawiamy i dziękuję tym panom, którzy mnie poprowadzili. Jak to się wszystko zaczęło? Bo to jest bardzo ciekawe dla nas, tak? Co spowodowało, że te dwie ścieżki? U Krystiana. Nie, oczywiście u dziadka. U mnie. Tak. Ja śpiewałem, znaczy
chodziłem do liceum, do szkoły w Bolkowie, tak. I z tego jestem bardzo dumny, dlatego że mając 13 lat pojechałem, oczywiście proszę sobie wyobrazić, że to nie były takie koleje jak teraz, tylko ja pojechałem do Bolkowa z Warszawy mając 3 przesiadki. I się nie zgubiłem. Dzielny młody tak, człowiek. Najbardziej pamiętam Marciszów, bo byłem tak głodny, a peron w Marciszowie był taki i tu był sad i były jabłka. No to ja myślę sobie, ukradnę jedno, trudno, no na Pradze jestem, więc tam jeśli chodzi o to, no mniejsza z tym. No i podszedłem do tego drzewa. I jak się rzucił pies, ale potworny, także dojechałem głodny do Bolkowa, zdałem egzamin. Ale nieskażony grzechem. Tak. No i w tym Bolkowie, w tej szkole, każda klasa miała obowiązek zorganizować wieczorek artystyczno-taneczny. Najpierw był występ, a potem były tańce. Myśmy mieli szczęśliwie kolegę, który świetnie grał na akordeonie. I on po prostu, myśmy śpiewali wtedy tak zwane masowe piosenki, a nie tylko, i przedwojenne, tam Chryzantemy Złociste, które jako czterolatek śpiewałem, więc w kościele też, pierwszy występ mój był w kościele. Miałem chyba 4 lata i tam jest bazylika na Pradze, na końcu ulicy Kawęczyńskiej, piękna bazylika. I mnie ujmowało to, te brzmienie organów, prawda? I ludzie śpiewali i tak dalej. I taką refren takiej pieśni, który najczęściej był śpiewany, to był Wygnańcy Ewy, do ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. No i ja stałem w pierwszym rzędzie, a ksiądz był bardzo fajny, bo chodził między ludźmi. Tam rozmawiał to i tak dalej. No i jak śpiewali, to on chodził, no i zobaczył, że ja stoję i mówi, a ty umiesz, chłopcze, coś zaśpiewać? Ja mówię, tak, znam piosenkę. No i zaśpiewałem mu, Wygnańcy Ewy, do ciebie wołamy, zlituj się, zlituj nad tymi wołami. Taki mały czterolatki, tak, woła. Bo ta dykcja w kościele to jest sprawa problematyczna. No i on pogłaskał mnie po głowie, pamiętam, powiedział, no wół też boskie stworzenie. I to był mój pierwszy występ, a na Ząbkowskiej śpiewałem Chryzantemy Złociste, stawiano mnie na takim stołku, śpiewałem tam Chryzantemy Złociste i tak dalej. I zbierali się wszyscy, bo to była okupacja, był smutny czas. I później, jak już zacząłem nagrywać ze Stefanem Rachoniem, jak już pojechałem do szkoły do Bolkowa, później przeniesiono to do Szczawna Zdroju i jak już skończyliśmy w Szczawnie Zdroju naukę, to wszyscy szli na wyższe studia. No i ja mówię, że ja idę na Akademię Sztuk Pięknych. I koledzy się zasmucili, bo my byliśmy od 13 roku życia w internacie, zżyliśmy się niemalże rodzinnie i tak dalej. No i tak siedzieliśmy ostatniego wieczoru, oni 6 ich idzie na Akademię Górniczo-Ochotniczą, a ja na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. No i w końcu taki kolega, który był najinteligentniejszy z nas, mówi, no dobrze Wiesiek, ale z ręką na sercu, czy ty dasz radę namalować bitwę pod Grunwaldem? No więc skromnie powiedziałem, że jednak byłyby poważne kłopoty. I on mówi, to idziesz z nami na Akademię. I zabrał mi papiery i wysłał. I później, jak mieszkałem na ulicy Ząbkowskiej na 3 piętrze, wdrapał się listonosz zasapany i mój Wiesiek, list polecony do ciebie. No więc ja otwieram i to patrzę z Akademii Górniczo-Ochotniczej. Tam jest napisane tak, że w związku z wynikami nauki w technikum ceramicznym, a także z osiągnięciami w pracy społecznej, zostaje pan przyjęty bez egzaminu na Akademię Górniczo-Ochotniczą. No i nie dało się odmówić. Pojechałem, skończyłem te studia, ale tam na studiach też byłem w tym zespole Krakus, który prowadził Wiesław Białowąs. To mieliśmy bardzo dobrą orkiestrę, ona do chwili obecnej jest na Akademii Górniczo-Ochotniczej, ten zespół, bardzo prężny. No i tam zacząłem śpiewać, tam zacząłem po prostu, bo koledzy mnie zmusili, żebym nie śpiewał w akademiku, bo już nie mogli wytrzymać. I poszedłem do szkoły muzycznej, a pani w szkole muzycznej powiedziała, tak, oczywiście przyjmę pana od 8 do 12 zajęcia, no ale ja nie mogę, bo ja mam na Akademii Górniczej. No to do studia, do takiego ogniska muzycznego. Zapisałem się do ogniska muzycznego, do profesora Gustawa Serafina. W międzyczasie wezwał mnie rektor
i powiedział, proszę pana, ponieważ pan jest bardzo miły dla kolegów, jednocześnie mówi pan zupełnie nieźle po polsku, mimo że jest pan z Warszawy, proszę pana, to będzie pan mieszkał z Koreańczykami. I faktycznie przyjechali Koreańczycy, naprawdę z Korei przyjechali i oni byli po 3-miesięcznym kursie języka polskiego w Łodzi. I jeden uczył się od godziny 5 rano, drugi się uczył normalnie, a trzeci się w ogóle nie uczył, tylko mu odpisywałem na listy do Polek. I on mówi, pisz, że kocham, i pisz, że kocham. Ja to pisałem, a on przed egzaminem z każdego przedmiotu brał skrypt, otwierał i uczył się całą stronicę na pamięć. Ale to no, niesamowicie. No i szliśmy na przykład do pana profesora cudownego Adama Bielańskiego. I ja musiałem obowiązek z nimi wchodzić. Wchodzimy, no i mnie tam przepytał, czwórka, tego trójka, tego czwórka. No i do niego mówi, proszę pana, co pan wie o kwasie siarkowym? A on mówi, kwas solny powstaje z jednego atomu wodoru i chloru, je służy do tego i w przemyśle i jedzie całą tę stronicę. Jedzie. I on mu w pewnym momencie przerwa, mówi, dziękuję panu bardzo. Mówi do mnie, panie Ochman, widział pan, nie zrozumiał pytania, ale jakie jest przygotowanie? Piątka. I ja dopiero to opowiedziałem panu profesorowi, jak otrzymywałem doktorat honoris causa Akademii. I on był, to był mój ulubiony profesor. I ja mówię, panie profesorze, ja muszę panu coś powiedzieć i że to tak wyglądało. A on mówi, wie pan co, że ja podejrzewałem. Podejrzewałem, że on za bardzo to dobrze umie i że mówi moim językiem, jak napisałem. Ale mówi, już machałem. Historia zatacza koło. Śpiewam w Teatrze Wielkim galowy spektakl dla delegacji z Korei Północnej. Na każdym miejscu stoi członek cicho ciemny z UB, no bo delegacja państwowa przyjechała. W pewnym momencie przychodzi do mnie taki pan uzbrojony i mówi, proszę pana, ktoś z delegacji koreańskiej chciał do pana przyjść. No przychodzę. Wchodzi ten, który się najczęściej uczył o 5 rano. No oczywiście rzucamy się tego, ja mówię, ja co? No. Po czym on wychodzi. No i idzie z nim facet, wraca do mnie i mówi, wie pan, kto to był? Ja mówię, to był mój przyjaciel. Nie, minister przemysłu ciężkiego. Także zrobił karierę, większą ode mnie, bo co, no. Jak... Koło cały czas się toczy. No było coś wspaniałego. No i później poszedłem do pana profesora Serafina na ulicę Pędzichów. Tak, bardzo mi się to spodobało, bo obdrapane mury, takie patio, takie przechodziło się, skrzypiące schody i taki dryn dzwonek. To mówię, jestem u siebie, bardzo mi się to podoba, jak na Pradze, a tam śpiewa jakiś tenor i wyciąga, tak, wydziwia. Ale to mówię, ja tu nie mam co robić i wróciłem do akademika. W drugą środę już nie poszedłem, aż tu nagle Puk, puk, zjawia się niezwykle dystyngowany, pięknie wyglądający starszy pan, włosy gołębie, pięknie ostrzyżony, stanął, mówi, który z panów jest Wiesław Ochman? Koreańczycy się nie przyznali, padło na mnie. I mówi, pan miał do mnie przyjść we środę. Ja mówię, tak, panie profesorze, bo ja miałem zajęcia, ja przyjdę. Nie, jedziemy teraz. No i pojechaliśmy do niego na Pędzichów i on mówi, co pan mi zaśpiewa? On chciał się zorientować, jaki materiał. No więc ja chciałem zaśpiewać swój popisowy numer pod tytułem Szła dzieweczka do laseczka. A to już człowiek starej daty mówi, jak proszę? Ja mówię, szła dzieweczka do laseczka. On mówi, sama? Proszę pana. No i zaśpiewałem Sul Mare Lucica, prawda, Santa Lucia. I ten dom stał się dla mnie naprawdę czymś szczególnym, bo u pana profesora w tym czasie pod stołem bawił się Józef Serafin, słynny organista, prawda, pan profesor. I ja tam się naprawdę dostawałem obiad zawsze, jak przyszedłem i tak dalej. Także te stosunki później się rozciągnęły. Pan profesor był bardzo szczęśliwy, że ja tam śpiewam, wymienialiśmy. Teraz, ponieważ kolega chciał coś ode mnie tam, jakieś zdjęcia,
Więc zacząłem szukać i znalazłem taką teczkę, w których są zbierane przeze mnie listy, oczywiście od ludzi i tak dalej. I tam znalazłem na przykład list od Teresa Berganza, prawda? Teresa Berganza, która pisze, no po hiszpańsku pisze, że Wiesiu, dziękuję ci za kwiaty, ponieważ śpiewaliśmy razem, ja i kwiaty Boże. Później tam jeszcze taka słynna soprańska była Ania Silia, prawda? Żona Dochnaniego. Ale wzruszające są listy od Tadzia Łomnickiego, który śpiewa, pisze tak do mnie. Kochany Wiesiu, wystąpiłem w Laskali. Naprawdę głos mi świetnie w łazience brzmiał. Także to są fenomenalne rzeczy. Ja bardzo lubię grzebać w takich starych tych. No i tak się to zaczęło po prostu. Uczyłem się śpiewu, a później napisałem do Opery Krakowskiej. Profesor napisał, bo ja nie wiedziałem, jak się pisze jakieś takie. Jak zrobiłem już magisterium, to napisali do Opery Krakowskiej. Z Opery Krakowskiej przyszła odpowiedź, że proszę bardzo, w sali lustrzanej Filharmonii było przesłuchanie. Ja zaśpiewałem dwie rzeczy i takie trzyosobowa komisja była. Był dyrektor opery i operetki i mówi, Bromana, to proszę zatańczyć walca. Myślałem, że to jest obowiązkowe, prawda? Jak się do opery, prawda? To mówię. No więc zatańczyłem z taką panią z chóru Filharmonii i walca i on powiedział, świetnie, oczywiście ja teraz apeluję do państwa wyobraźni, ja miałem bardzo dużo włosów, wąsik, naprawdę dobrze się zapowiadałem. No i on mówi, Proma, świetnie, bardzo dobrze, Proma, bardzo dobrze. Ja reżyseruję operę Baron Cygański, Proma, i tam jest taka scena w drugim akcie, Proma, będą siedzieć cyganie przy ognisku i pan, jak oni będą śpiewać tę pieśń, to pan będzie przeskakiwał przez te ognisko. Pierwsza rola. Myślę sobie, na debiut super, nie? No coś tak. Przyszedłem do profesora i mówię, panie profesorze, Baron Cygański, a proszę pana, to bardzo trudna opera, to jest to, trzeba. Ja mówię, ale nie, ja nie będę nic śpiewał, tylko mam te skakać przez ogień. A on mówi, a gdzie pan był, w straży pożarnej? No i napisaliśmy najpierw do Poznania, gdzie odpisali, że nie potrzebują tenorów. Który teatr nie potrzebuje tenorów? I napisaliśmy do Bytomia i w Bytomiu odpisali, pojechałem do Bytomia, byłem przerażony, miasto wyglądało strasznie. Jakieś takie ciemne to wszystko, mężczyźni wszyscy mieli tak jakby pomalowane rzęsy, bo górnicy. Tak, sadza. No i zaśpiewałem, jak zacząłem śpiewać Arlezjanę, bo chciałem pokazać tam piano i forte i tam zacząłem, e la solita storia del pastora, to bum, upadła dekoracja. No, bo to było o godzinie 12, a oni zmieniali dekorację na wieczór i nie przykręcili. No i ja uciekłem ze sceny na wszelki wypadek, a pan dyrektor Włodzimierz Ormicki powiedział, panie Ochman, niech pan wróci, opera jest niebezpieczna, ale nie do tego momentu, żeby... No i zaangażowałem. To był jedyny dyrektor opery, nieporównywalny, dlatego że ja wróciłem do Krakowa, żeby zebrać się z akademika już i tak dalej, to wszystko. I on zadzwonił do akademika, że on przyjedzie rozmawiać do mnie na temat kontraktu, bo ja nie mam pieniędzy prawdopodobnie na bilet, żeby pojechać do Bytomia. Wspierający. Tak. I on przyjechał, zaprosił mnie do kawiarni. I podpisaliśmy umowę. Umowa moja z Operą Śląską ma datę 1 dzień maja, czyli święto robotnicze 1 maja 1960 roku. No i tak się zaczęło. Tam miałem panią profesor Marię Szłapa, która ze mną pracowała, uczyła mnie gry na fortepianie, czytania nut i tak dalej. No i to był okres fenomenalny w tej operze. Proszę sobie wyobrazić, że przez 3 sezony ja zaśpiewałem 11 dużych partii. 11 dużych partii. To jest dużo jak dla początkującego śpiewaka i wspaniałe doświadczenia. Tak. Oczywiście tych wątków jest mnóstwo i tutaj na kilka miesięcy prawdopodobnie tematy by nam się nie skończyły. Ja chciałam zapytać, ulubieni partnerzy sceniczni. Bardzo lubiłem śpiewać z Renato Scotto, Renata Scotto. Kirite Kanawa. Jak wasze głosy brzmiały. To jest właśnie to, prawda? Ona troszeczkę taki, nie chcę powiedzieć ostry, ale szpiczasty głosik miała, Renatka.
Ale mieszkałem u niej, jak śpiewałem w Metropolitan Operze, to śpiewałem tak, w jej mieszkaniu, w jej apartamencie. Oczywiście ona sobie wynajmowała w ten sposób tam jakoś. Ale bardzo lubiłem śpiewać z Benkiem Ładyszem, bo Benio Ładysz, jak był Faust, śpiewaliśmy Fausta, to on się pytał, a kto śpiewa Fausta? Jak oni mówili, kto inny, to on mówi, to ja nie mam czasu w tym dniu. I Wieśka jak śpiewa, to ja śpiewam. No, bo ja mu tekst podpowiadam. Było za co lubić. No tak, bo ja Beniowi teksty podpowiadam, bo Beniutek był głos stulecia dla mnie, tak, a jednocześnie epokowy. Tak, a jednocześnie kochany człowiek i taki, ale miał taką ideę fix, że mówi, pewnego razu siedzieliśmy i on mówi, Wieśka, wiesz co, powinno być tak. Powinniśmy raz nagrać operę, wiesz? Później by była ona puszczana, a my tylko ustami byśmy na scenie. I Benek, no przecież, a jak się nie zsynchronizuje? I nie zsynchronizowało się z nim, bo on z Nowakiem, taki był aktor Nowak, prawda? I byliśmy w Moskwie. Był taki Warszawa-Moskwie, taki były programy, a Moskwa w Warszawie. Ja zawsze dodawałem Warszawa-Moskwie z pogróżkami. No i oni śpiewali taką piosenkę o przyjaźni. I obaj byli nacy, one troszeczkę byli, C2H5H, prawda? I obydwaj otwierali usta jednocześnie, mimo że tylko jeden śpiewał, bo oni z playbacku śpiewali. Więc to było takie trochę dosyć dziwne dla publiczności, ale Benio był i z Andrzejem Hiolskim. Z Andrzejkiem bardzośmy się po prostu rozumieli dobrze, bardzośmy się lubili. I no to wspaniali artyści. Bardzo ceniłem Kazia Pustelaka za wspaniały tenor, znakomicie śpiewający. Było bardzo dużo kolegów dobrych. Był Lesio Wacławik, świetny tenor, prawda? Był Nikodem Zdzisio, który śpiewał świetnie też. Z barytonów przecież byli i Młynarski, i Banaszczyk, i Hiolski. Także że tych kolegów było bardzo. A na świecie to mam ciągle dzwonią. Nie dają spać tutaj. Tak, koledzy dzisiaj w nocy dzwoni do mnie o pierwszej w nocy i how are you? No ja mówię, no jak how are you? No jest, jak to, a co ty robisz? Ja mówię, no śpię. A on jest z Ameryki. Mówi, jak to śpisz? Ja nie jesteś nie w pracy? Przeliczy. Ja mówię, no 6 godzin różnicy jest, nie rozumiesz? Aha, a tak, bo ty jesteś w Europie. Ja mówię, tak, Polska jest w Europie. Dzisiaj tak. Tak. Bo też mieliśmy 100 euro, bo to było tak, że w San Francisco jechałem taksówką i siedział pan Afroamerykanin, prawda, siedział. No i ja mówi, oczywiście poznał po akcencie, że ja nie jestem z Ameryki i mówi, z jakiego kraju pan jest? Więc ja mówię, Poland. A on mówi, Poland? A gdzie to jest? No to ja już od razu... Piłsudski, Kościuszko i mówię do niego, a wie pan, gdzie jest Wybrzeże Kości Słoniowej? A on mówi, tak, mój dziadek, pradziadek pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej, Afryka. Ja mówię, tak, no to tam jest Wybrzeże Kości Słoniowej, Poland. No i on, that's very interesting. I podjeżdżam pod operę, ten War Memorial House w San Francisco, wysiadam. Wybiega Kazio Kort i mówi, zatrzymaj mi taksówkę. To ja mówię, wait, please. No i Kazik wsiadł, ujechał 100 metrów, wysiada, trzask drzwiami. Ja mówię, co się stało? Wiesz, że ten cham powiedział, że Polska jest koło Wybrzeża Kości Słoniowej? Ja mówię, no tacy ludzie są. No. Trafił na swojego. Jeszcze mam takie interesujące nas pytania właśnie od tej sfery zawodowej. Najbardziej lubiana inscenizacja i najbardziej nielubiana inscenizacja. Najbardziej nielubiana to mogę śmiało powiedzieć, że Werther w Operze Śląskiej. Tak, w Operze Śląskiej. Najbardziej lubiana, znaczy... A cudowna muzyka. Cudowna, tak. No, oczywiście ja nie mówię o muzyce, tylko mówię o inscenizacji. Mhm. Inscenizacje były chyba nie jedna, bo... Pierwsza to była te nieszpory sycylijskie, które zrobiły sensację zupełnie. To był John Dexter robił i pan Swoboda dekoracje robił. Wspaniały spektakl. To był reżyser John Dexter, szekspirowiec i to było super przedstawienie.
do tego stopnia było dobre, że powtórzyliśmy je, śpiewałem nie tylko w Hamburgu, ale w Operze Paryskiej i w Metropolitan Operze. To był, tak. Natomiast taki spektakl, który był zadziwiający, to był Latający Holender w Operze w San Francisco, który reżyserował Jean-Pierre Ponel i on robił też scenografię. I on, pamiętam, że w Latającym Holendrze są dwie partie tenorowe. Jeden jest Sternik, a drugi jest Erik. I ten Erik to ma masę do śpiewania, Sternik ma trochę, ale na początku i takie inwokacje tam i tak dalej. No i on mówi do mnie, wiesz, ja cię bardzo przepraszam. Ja myślę sobie, za co on mnie przeprasza, ale mówi, ja cię bardzo przepraszam, ale ja zrobiłem coś takiego, że ta opera, całe wydarzenia między Sentą i, prawda, Dalandem i tak dalej, to jest sen Sternika. Genialna koncepcja. Znaczy musiałem śpiewać Sternika, wychodziłem, śpiewałem Sternika i zapadałem w sen. I dwie godziny leżałem tam na tym statku. Miałem herbaty poustawione, jakieś pierniki. Coś niesamowitego. Ale spektakl był no tak dramatyczny, tak było współcześnie pokazane, ponieważ to był sen, to on mógł wprowadzić wszystko, jakieś ośmiornice, jakieś potwory. I to zrobiło niesamowite. Przez dwie godziny ta widownia nieprzyzwyczajona do siedzenia w teatrze, bo na przerwę trzeba na drinka, siedzieli jak zaczarowani, a później była owacja nieprzytomna. Więc to był taki super, super przedstawienie. Poza tym były bardzo dobre przedstawienia otwarcia w Teatrze Wielkim. One były przemyślane, logiczne i tak dalej. I jeszcze gorzej dla mnie, bo ja śpiewałem te dwie partie. Płacili mi za jedno, niestety, no ale nieważne. Senta, która jest przecież kluczową postacią w tej operze, śpiewała pani, która była wagnerowską śpiewaczką i byliśmy na bankiecie, jak to na bankiety zawsze są po premierach. I ona przyszła do mnie i mówi, Wiesław, chciałem się z tobą pożegnać. A ja mówię, ale we środę mamy przedstawienie. Ona mówi, nie, ja wstępuję do klasztoru. Słowo honoru. Wstąpiła do klasztoru. Jedna z najbardziej znanych wagnerowskich śpiewaczek. W tej chwili śpiewa jeszcze w Bayreuth i tak dalej. I ja mówię, a powiedziałaś dyrektorowi? Nie. Ja mówię, to idź. Ona mówi, nie, ja mu nie będę mówić, bo ja nie lubię z nim rozmawiać. To ja idę do tego dyrektora i mówię, słuchaj, jest sytuacja tego rodzaju, że ona powiedziała, że ona wstępuje do klasztoru. A on mówi, no jak to wstępuje? Ja wiem, no ja nie wiem. Słuchajcie państwo, przez następnych 7 przedstawień za każdym razem miałem inną sentę, bo to albo z Europy przylatywały, jeżeli już miał, bo cała sprawa polega na tym, że każdy, na przykład w Metropolitan Operze ma covera. Dlatego, cover polega na tym, że on zna te partie, co ja śpiewam, ale siedzi w domu w czasie przedstawienia i dostaje pół podpisanej garzy. I nikt nie przyleci z Europy, żeby w Metropolitan kogokolwiek zastąpić. Mają gotowość. Tak, nie da rady, bo nie, ile? 8,5 godziny, nie, zanim finanse. Doleci. Tak samo nie doleci z San Francisco, bo jest 6 godzin lotu. Więc to trzeba rano wiedzieć. No i ci coverzy, oni siedzą sobie. Ja miałem kolegę, który całe życie coverował. Całe życie. Tylko dzwonił do mnie i mówi, Wiesław, jak się czujesz? Ja mówię, wszystko w porządku. Dobra, to ja jadę do New Jersey i mam koncert. No i chałtura. I po prostu dostawał tam 1300 dolarów, prawda? 1300 dolarów za siedzenie w domu, ale był pod telefonem i mówi, słuchaj Wiesław, jakby coś, to dzwoń do mnie. I jechał do New Jersey, tam śpiewał koncert i dlatego mnie lubią ci tenorzy. Ale nie tylko dlatego, na pewno nie. To było... taka leciutka przekora, ale też umiejętność zachwycania. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie, maestro pewnie nie, ale reżyserował właśnie wtedy Straszny Dwór w Gliwicach. No i właśnie stały takie dwie piękne sztalugi, oczywiście zrobiłam zdjęcie, jak już zostało wszystko narysowane, ale tam maestro wygłosił taki speech, i myślę, jaka charyzma.
po prostu ile energii i w ogóle takiego szczęścia i spełnienia w człowieku. W zasadzie tamci młodzi ludzie już nie musieli śpiewać, bo maestro dał taki popis tego, na czym polega bardzo dobre spotkanie z publicznością, że po prostu sobie pomyślałam wtedy siedząc podczas tego spektaklu, że po prostu trzeba zrobić wszystko, żebyśmy tutaj właśnie byli razem i w przyszłości również. Ja chciałabym zapytać o pewien występ dość nietypowy w pańskiej karierze, tak myślę przynajmniej. Bo to zazwyczaj jest tak, że idziemy do opery po to, żeby posłuchać artystów i popatrzeć na to, co się dzieje na scenie. Występ, o którym myślę, polegał na tym, że pan śpiewał, a wraz z panem śpiewała publiczność, co w operze jest rzadkim zjawiskiem. Występ na Woodstocku. A tak, kolegami. Na Woodstocku, więc to było zadziwiające, dlatego że myśmy śpiewali oczywiście brunetki, blondynki, bruneci, szatynie i inni, tak? I to było niesamowite przeżycie, bo tam było 200 tysięcy ludzi. Poubierani przeróżnie, jakieś kolczyki i tak dalej. I myśmy śpiewali i w końcu za szóstym razem, ja już mówię do nich, już umiecie to i śpiewacie. I oni zaczęli śpiewać. Brunetki, blondynki, ja wszystkie i zaśpiewali to dosłownie. I przypominam sobie, że jak zszedłem, to podszedł do mnie facet, który miał tu kolczyki, tu kolczyki, tu i tu i rokeca, rozebrany do naga, tu kolczyki i podchodzi mój Wiesiek. Wiesiek, powiedz mi, ja, jak Boga kocham, zadziwiliście mnie. Słuchaj, jak się ubrać do filharmonii? Proszę. I tak ja mówię, nie ubieraj, idź tak. Tak. On mówi, nie, tak to mnie nie wpuszczą. Ale powiedział, ja, jakoś koszulę. No coś nieprawdopodobnego. A Owsiak do mnie mówi, nie idź tam, przecież tam coś. Ja mówię, ale skąd? Otoczyli mnie. Co za rozmowa? To jest ta charyzma. Tak, nie, no było bardzo sympatycznie. Byli uroczy, byli. Także to było przeżycie. A wcześniej miałem z nimi spotkanie. I oni siedzieli i o operze im opowiadałem, że to się śpiewa, tam opowiadałem historie różne i tak dalej. Byli tak zaciekawieni, że mówią, teraz będziemy słuchać, bo jak mi wyjaśniłeś, na czym to polega, bo mówi, ta aria to jest tego, bo ja myślałem, mówi, że on, że kompozytor tak robi, nagle jest kawa i on pisze arię. Ja mówię, no czasem jest tak, że pisze arię. No. Często tak jest. Tak. Dla szerszej publiczności niż ta, która się zmieści w szkole. Namawiamy cały. No zobaczymy jak, wie pani, zobaczymy, no mógłbym powiedzieć jak los zdarzy, nie? Bo to jest takie stwierdzenie dyrygentów, jak jest trudna muzyka, to mówi... Dyplomatyczna. Tak, dyplomatyczna mówi, że Karajan miał to do siebie, że on był bardzo konkretny. I jeśli chodzi o terminy, to było bardzo ściśle. Myśmy czekali u niego w gabinecie, no i włączył się głośnik i szum taki. I on mówi, słuchajcie, ja będę lądował za 15 minut, bo on z samolotu, on sam pilotował, tak. Że będę lądował za 15 minut, idźcie do Zachera, na mój rachunek napijcie się kawy. No to my wstajemy, a sekretarz mówi, a gdzie? No mówimy do Zachera, mówił, ale on żartował, mówi, nie będzie płacił. Także wie pan, trudno jest coś powiedzieć, no oczywiście termin można sobie znaleźć i kombinujmy, że gdzieś się tam w przyszłym roku czy gdzieś. No. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Tak, chętnie, bo jak zobaczyłem te sale, to tam naprawdę chce się wystąpić. Tak, to się, super sala. I znakomita i tak, akustyka. Tak, ta akustyka jest bardzo dobra i z największą przyjemnością. To, co powiedziałem, to Suwałki zawsze mnie jakoś frapowały. Co to jest, że jak tam w tych Suwałkach, jak tam jest, jak to da. A tu okazuje się, że to wcale nie jest tak, że w tej chwili już się to wyrównało, no bo naprawdę takie centrum znakomite, taka szkoła na takim poziomie, to nie ma różnicy, czy to jest Warszawa, czy to Suwałki, czy to Kraków. To... Pracujemy nad tym. Tak. No i jedna wielka przewaga nad Warszawą. Kolosalna. Powietrze. No, tak, tutaj wszyscy zdrowieją. Tak, to jest bardzo,
bardzo. To jeszcze musimy Krystiana namówić i miejmy nadzieję. Nie, on przyjedzie, jak mu powiem. On ma w kontrakcie zastrzeżone, że może ze mną występować, bo to jest, on ma taki ścisły kontrakt dotyczący występów, nagrań i tak dalej, ale jest tam klauzula taka wstawiona, że zresztą takiemu uniwersalowi zależy na tym, żeby występować że też w innych obszarach. To z agentem, rozumiem, przy następnym razie. Tak, on zadzwonił do mnie, bo się rozśpiewywał w hotelu i przyszedł portier w Warszawie. Mhm. Przyszedł portier i powiedział, proszę tu nie hałasować, proszę pana i tak dalej, bo wezwę policję. No i on sobie z tego zrobił dowcip. I miał jakiś utwór. Tak, nie, miał w Warszawie występ i mówi do publiczności, bo ktoś powiedział, jak się pan rozśpiewuje? A on mówi, no właśnie rozśpiewywałem się w hotelu i przyszedł portier i wezwał policję. Pod eskortą. I on mówi, i co? I policja ze mną śpiewała. No i tak się zdobywa. Także sobie zażartował. Tak, to jest, publiczność to jest bardzo ważna sprawa, ale muszę państwu powiedzieć, że czasem jest to zdumiewające, bo ja prowadzę też konferansjerki i tak dalej i ludzie reagują i widzę. I niedawno miałem taki koncert i na Śląsku w pewnym mieście i siedział w pierwszym rzędzie pan, który absolutnie nie reagował. Nic. Przeżywa. Nic. Wszyscy tam śmiali się to i tak dalej, a on siedział. Nic się nie... Myślę sobie, obcokrajowiec, bo tam często przyjeżdżają z Niemiec. No. Po koncercie on podchodzi do mnie i mówi, proszę pana, chciałem panu serdecznie podziękować. Ja się w życiu tak nie ubawiłem. Także... Cicho wielbicie. Dobrze, to dziękujemy państwu bardzo. Smacznego. No bo jest pora taka, prawda? Ja już wiem, że mam zabrać na obiad. Nie. Ja wcale nie, nie jestem żartą, takim... Ja nie przepadam za... Pamiętam, że zmusił mnie do jedzenia spaghetti, lubię spaghetti, Nello Santi, dyrygent, z którym śpiewaliśmy w Paryżu, to on mnie brał za rękę i mówi, idziemy na spaghetti. Czemu? Maestro, nie lubisz spaghetti? Ja lubię. A, że lubię. Przepadam. Ja jednej rzeczy, nie, znaczy dwóch rzeczy nie lubię. Zupy rybnej i zupy owocowej. Bardzo dziękuję, to są cenne wskazówki. Tak, i kolega zapytał mnie, dlaczego nie lubisz owocowej? Ja wiem, bo nie lubię kompotu z makaronem. Tak, i ze śmietanką. Prawda? Tak, także na takie tych dwóch, a tak to wszystko. Tyle mamy jeszcze tematów na przyszłość, że mam nadzieję, że te... Tak, o samochodach, o samolotach, o... Wszystko. Tak, wszystko, o dyrygentach. Miejmy nadzieję, że jednak do tych koncertów dojdzie, bo nam się marzą, bilety by się wyprzedały na pniu. Mamy jeszcze jedną dużą salę, jeszcze większą, chyba ile tam pomieści Suwałki Arena, tak za 3000? No i wtedy jak zobaczymy po prostu ile się sprzeda, to wtedy będziemy próbowali namówić na... Tam też już zbadałam akustykę, naprawdę jest świetna. Mhm. Tylko jednak Suwałki Arena bardziej kojarzą się ze sportem i wolelibyśmy tutaj bardzo kulturalnie zaprosić do imienia Andrzeja Wajdy w przyszłości. O, tak, pan Andrzej Wajda, kochany człowiek, bardzo sympatyczny. Jak tutaj nie kochać maestra, bo on tak o każdym. Nie, ale z Andrzejkiem no, spotykaliśmy się, prawda, bo on też był na Akademii Sztuk Pięknych właśnie w Krakowie i bardzo często mieliśmy wspólne tematy dotyczące i sztuki i tak dalej, a poza tym to uroczy człowiek, naprawdę. On taki sympatyczny, bo zawsze mówił, jak kręcili tą lotną, to opowiadał mi Konrad Marek, z którym spotkaliśmy się w Hiszpanii, akurat na targu. Przejeżdżałem samochodem, patrzę, siedzi. No i otworzyłem szybę i mówię, Buenas tardes, señor. Donde esta calle? I pytam go o ulicę. A on patrzy i mówi, Ochman. No Ochman, tak? Ja mówię, nie jak Ochman, żeby... tylko Oćman. Albo Ukman, Oćman teraz, tak? Nie, Oćman po hiszpańsku, Oćman. No więc on opowiadał, że siedział z Wajdą i Wajda lotna była i konie przebiegały, konie, prawda? I on mówi, proszę, jakie te piękne konie, prawda, i tak dalej. Jaka świetna scena. Proszę pana, i zaraz przyjdą aktorzy i wszystko zepsują. Tak to było.